bardzo serdecznie w drugim filmie z serii Vlogmas w roku 2018. Dzisiaj przychodzę do Was jak co roku z rozdaniem mikołajkowym, które rozstrzygnę oczywiście 6 grudnia w Mikołajki, więc to już powiedzmy jest taka tradycja, bo wydaje mi się, że to już jest trzeci rok, w którym właśnie organizuję dla Was takie właśnie rozdanie. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, ponieważ wydaje mi się, że nagrody są bardzo fajne i przede wszystkim kreatywne. I może od nich od razu zacznę, ponieważ tutaj myślę, że one zachęcą Was do oglądania dalszej części filmu. Pierwszym z prezentów, bo to nie będzie nagroda, tylko prezent mikołajkowy, to ta poszewka, którą widzicie za mną, ta biała z reniferkiem, którą uszyłam właśnie z okazji tego rozdania. Tak sobie wymyśliłam, że co roku zazwyczaj jest przynajmniej jedna rzecz, którą wykonałam własnymi rękoma i właśnie tą poszewkę przygotowałam w tym roku. Myślę, że nie odstaje swoją urodą od tych, które można zobaczyć w Pepco bądź w innych sklepach sieciówkowych z rzeczami do domu, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i ozdobi dodatkowo Wasze mieszkanie bądź pokój albo dom. Więc to jest pierwsza rzecz, którą dla Was przygotowałam. Drugi prezent, bo to będzie tylko dla jednej osoby, będzie to książka. Książka Anny Maksymiuk-Szymańskiej, Uszyj to, i jest to najnowsza pozycja właśnie Ani, czyli Made by Ruda, która oczywiście nagrywa na YouTubie i która nas kreatywnie pobudza do działania. Ja wygrałam tą książkę w jednym z rozdań właśnie Ani i przez przypadek dostałam 2 egzemplarze tej książki, dlatego od razu postanowiłam, że ten dodatkowy egzemplarz powędruje właśnie na to rozdanie mikołajkowe, więc mam nadzieję, że ta książka również Was zainspiruje, bo są tutaj projekty, które naprawdę nie wymagają dużych pokładów rzeczy, żeby specjalnie kupować i tak dalej, więc tutaj mam nadzieję, że ta książka będzie fajną pozycją, która dodatkowo Was zainspiruje. I trzecią rzeczą, którą dla Was wrzucę jako taki bonus, to jeśli śledzicie mnie regularnie i na przykład oglądacie moje zamówienia z Avonu, to wiecie, że kiedyś przez przypadek zamówiłam bardzo dużą ilość szminek w jednym kolorze. Jest to kolor Tangerine Tango. Nie bez przyczyny nałożyłam go w chwili obecnej na usta, żebyście widzieli, jak on wygląda. Jest on bardziej taki pomarańczowy, ale fajnie się trzyma, mocno napigmentowany. Szminki z Avon ogólnie są bardzo fajne. I stwierdziłam, że 10 takich próbeczek Wam dorzucę jako gratis do tego rozdania, ponieważ będziecie mogli je na przykład też jako bonus wrzucić do mini prezentu, czy to dla koleżanki, przyjaciółki, mamy, cioci i tak dalej. Więc tutaj 10 takich próbeczek Wam dam, nie martwcie się, pokazuję Wam 3, mam ich oczywiście więcej, więc stwierdziłam, że się w ten sposób z Wami nimi podzielę, ponieważ leżą u mnie już wszystkie moje siostry, koleżanki i tak dalej, dostały też minki, więc stwierdziłam, że część powędruje do Was. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu? Oczywiście napisać komentarz. Komentarz, w którym prosiłabym Was, abyście napisali, jaki prezent pod choinką w tym roku najbardziej by Was ucieszył. Oczywiście osoba zostanie wybrana drogą losowania. Nie mam zamiaru typować komentarza, który moim zdaniem jest najlepszy, po prostu los decyduje, kto dostanie te upominki ode mnie. I 6 grudnia na moim Facebooku, również tu w opisie filmu, będzie informacja o tym, kto wygrał to rozdanie. 6 grudnia, tak bardziej pod wieczór, bądźcie czujni, wejdźcie na mojego Facebooka ASD Lifestyle oraz zerknijcie tutaj w opis filmu, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie wygrałyście, bo będę musiała się z Wami jakoś skontaktować, aby móc Wam jak najszybciej przesłać właśnie te upominki, więc stwierdziłam, że właśnie te 3 dni wystarczą na to, żeby po prostu te osoby, które są najbardziej chętne, wzięły udział w rozdaniu i w okresie mikołajek dowiedziały się, czy
Mikołaj przypadkiem nie przyjdzie troszeczkę spóźniony ode mnie, więc mam nadzieję, że z ochotą weźmiecie udział w tym rozdaniu. I to by było tyle w sumie, jeśli chodzi o ten wstęp, który jest główną częścią tego filmu. Oczywiście, powiedzmy, taki mini regulamin Wam napiszę na dole pod filmem, więc zerknijcie. A teraz mniej więcej opowiem Wam, czego będzie dotyczył Vlogmas 2018 u mnie na kanale. Będzie się bardzo dużo działo. Przygotowuję Vlogmasa już od połowy listopada. Żałuję, że nie wzięłam się za to wcześniej, no ale powiedzmy, że lepiej późno niż później. I tutaj mam na przykład rozpiskę filmów, które chciałabym, żeby miały miejsce właśnie w Vlogmasie w tym roku. I ogólnie już większość tych filmów mam nagranych. Będzie bardzo dużo DIY. Będą propozycje prezentów dla mamy, taty, dziadka, siostry, brata, które możecie zrobić samodzielnie. Więc mam nadzieję, że te filmy będą się cieszyć u Was dużym zainteresowaniem. Filmy z pomysłami na prezenty będą w pierwszym tygodniu Vlogmasa, żebyście po prostu zdążyli je przygotować, jeśli się zdecydujecie je przygotować, więc tutaj stwierdziłam, że w ten sposób to ustawię. W drugiej części Vlogmasa będzie bardzo dużo pomysłów na ozdoby choinkowe. Oczywiście będzie filmik z kartkami bożonarodzeniowymi DIY, bardzo prostymi, więc jeśli przypomni Wam się o tym w ostatniej chwili, to z zupełności opublikuję ten film w takim momencie, że te kartki zdążą jeszcze przed świętami dojść. No i oczywiście będzie propozycja lookbooków, to jak udekorowałam mieszkanie na święta, trochę kulinarnych filmików i jeden taki filmik, który stwierdziłam, że może być dla Was interesujący, to myślę, że to będzie chyba trzeci od końca film. Jako 21 go zaplanowałam. Będzie to Vlogmas od kuchni. Czyli w momencie, kiedy teraz przygotowuję Vlogmasa, nagrywam filmy i tak dalej, robię różne takie przebitki, które pokażą Wam, jak u mnie przebiega przygotowanie takiego Vlogmasa, bo nie wiem, czy wiecie, ale przynajmniej w moim przypadku jest to bardzo czasochłonne, ponieważ te wszystkie projekty, nawet najmniejsze DIY, pochłaniają bardzo sporo czasu, ponieważ te rzeczy trzeba pogrupować, ustawić kamerę i potem te filmy wszystkie złożyć. Właśnie ta edycja filmów mnie najbardziej w chwili obecnej przeraża, bo jak pewnie się domyślacie, nagrywam ten film dużo, dużo wcześniej, nie dzień przed publikacją, ponieważ filmy muszą być już gotowe, żebyście mogli je codziennie móc oglądać. Myślę, że będę publikować filmy o godzinie 8 każdego dnia. Będą one zaplanowane na godzinę 8, więc mam nadzieję, że tutaj zdążycie je sobie obejrzeć, czy to rano, czy to po południu. Więc one będą od samego rana na Was czekały na moim kanale. Myślę, że nie ma się co już więcej rozgadywać w tym filmie. Mam nadzieję, że z ochotą weźmiecie udział w rozdaniu i że będziecie śledzić moje filmy, które dla Was przygotowałam w tym roku we Vlogmasie. Ja wiem, że jest sporo kanałów, które prowadzą Vlogmas, ale mam nadzieję, że te kilka chwil również na moje filmy poświęcicie. Postaram się, aby one nie były długie, żeby było szybko i konkretnie, więc zapraszam Was codziennie o 8 na moje Vlogmasy i oczywiście jutro na, podpowiem Wam, hol świąteczny, więc mam nadzieję, że widzimy się jutro, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia jutro. Pa! Czy Wam tutaj tak dodatkowo pokażę, że poszewka ma dzwoneczek, więc będzie dodatkowo dzwonić w momencie, kiedy będziecie nią poruszać. I nie zdziwcie się, ponieważ wyślę Wam tylko poszewkę, więc przygotujcie sobie poduszkę 40×40, ponieważ chcę, żeby paczka jak najmniej zajmowała, więc mam nadzieję, że to rozumiecie.